Ostatni poranek w Grecji, ostatni wschód słońca. Tak to wygląda pięknie. Jeżeli czegoś będzie mi w Grecji brakować, to tego widoku. Wszystko inne w Polsce na ten moment zdaje się być zdecydowanie lepsze. Tak się prezentuje moje ostatnie śniadanie na wyspie. 50 g wafli ryżowych, 30 g masła migdałowego, 100 g banana, 500 g greckiego jogurtu, 0 tłuszczu i 60 g dżemu nisko słodzonego. Jedzenie na balkonie czy też na tarasie to będzie coś, czego będzie mi zdecydowanie brakować. Szybkie podsumowanie tego, co wynosimy z Grecji. I nie będą to różnego rodzaju sztućce i inne przedmioty z naszego mieszkania, ani też kamienie, jak mówi Sylwia, bo podobno bardzo dużo osób zabiera różnego rodzaju kamienie z Grecji, czego nie wolno oczywiście robić. Natomiast co ja przywożę? Na pewno wspomnienia tego bardzo pięknego miejsca oraz kurwa w chuj nowych pryszczy. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, czy to przez to, że jadłem ten jogurt grecki czy coś, ale ilość pryszczy, która mi się pojawiła na tym wyjeździe, to jest coś niesamowitego. Także jeżeli ktoś myśli, że to wszystko jest od towaru, no to macie dowód tego, że nie jest to od towaru. To wszystko jest kurwa kwestia diety, czy nie wiem czego, czy w tej wody tutaj, czy czegoś. Ale takiej ilości pryszczy, jaką mam teraz, nie miałem chyba nigdy w życiu. Także dziękuję Grecja, bardzo miłe wspomnienia i te psychiczne, i te fizyczne. Pewnie blizny będę miał do końca kurwa życia, no ale co zrobić. Także tak to wygląda, jak przyjeżdżacie do Grecji, na Zakynthos, to nie przejmujcie się stanem swojej skóry, bo i tak się spierdoli. Ostatni dzień na Zakynthosie, więc wybraliśmy się na plażę Sant Nicolao, o której mówiłem parę dni temu, ale nie udało nam się tam dotrzeć, bo byliśmy zbyt zmęczeni, jesteśmy leniwymi kluchami, więc staramy się robić jak najmniej. Dzisiaj udało nam się, że pogoda jest naprawdę lajtowa, bo jest bardzo chłodno. Patrzcie, jak tu ładnie. Fajna plaża, nie? Patrzcie, jak tu ładnie. Dzisiaj jest 24 stopnie, więc akurat na wyjazd nie będziemy upoconymi śmieciami, jeżeli chodzi o zostawanie na lotnisku, co jest bardzo dobre. A tam znajduje się kościół świętego Mikołaja. Nikolao, to co, z Mikołaj? No, świętego Mikołaja, więc okej. Okay. Zdaję sobie sprawę, że to jest na maksa dziwne nagrywać kibel w trakcie wakacji, ale czy ktoś ma pojęcie, o co chodzi z tym? Na całych wyspach są te takie hygiene service. Taka rurka wchodzi do kibla albo do pisuaru i to nie wiem, co jakiś czas coś tam zapodaje, jakąś czystość. Dlaczego oni coś takiego mają? Nie rozumiem, czemu tego już takiego nie ma na całym świecie. Czy tu jest jakiś problem z bakteriami jakimiś, czy coś takiego? Jak ktoś wie, to jestem poważnie ciekawy. Piszcie w komentarzu, please. Zobaczcie, jesteśmy przy kościele świętego Mikołaja. Wygląda to naprawdę zajebiście. No muszę powiedzieć, że to jest chyba najpiękniejsze miejsce w Grecji, znaczy na Zakynthosie. Albo przynajmniej jedno z piękniejszych. Tam jest plaża, która też jest bardzo fajna. Aż żałuję, że nie byliśmy tutaj posnorkować, bo zjawiłem się na to snorkowanie. Fajne to jest dzielostwo. Idziemy jeszcze tam zobaczyć, czy da się już zrzucić Sylwię z klifu i upozorować wypadek. Ok, zatrzymaliśmy się w restauracji, w której byliśmy w pierwszy dzień, nie wiem czy pamiętacie, i pijemy naszą ostatnią latte macchiato, czy tam co to jest, ostatnią kawę na Zakynthosie. Mamy nadzieję, że będzie tak samo pyszna, jak była dnia pierwszego, bo to zdecydowanie najlepsza kawa, jaką piliśmy chyba kiedykolwiek, więc serdecznie polecamy kawę Ili. Znaleźliśmy taki napój o smaku waty cukrowej. Zobaczymy, jak smakuje. Nie jest to energetyk, tylko po prostu jakiś gazowany napój. Także na testy. Był jeszcze marshmallow,
ale wzięliśmy zamiast marshmallow naszego unicorna rainbow, bo musimy się doładować, kawa to za mało. Sylwia już trochę zdrapała, ale jakaś kurwa nas zatarła, jak zaparkowaliśmy. Na szczęście Sylwia to jest problem solver i wszystkie zadrapania z samochodu usuwa. Jakby ktoś miał zadrapany samochód, podaję na dole numer w opisie filmu. Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Weekendy od godziny 8 do godziny 11. Doliczamy paliwo za dojazd. Dobrze, my już jesteśmy odprawieni. Siedzimy teraz na lotnisku, bo mamy lot za ponad, znaczy przejście przez bramek za jakąś godzinę. Siedzimy sobie i gramy sobie najlepszą grę na ziemi, także spędzamy czas jakoś aktywnie. Ostatni lot na Grecję z góry. Z góry to wygląda ładnie przynajmniej. Oficjalnie w Polsce wylądowaliśmy i już nas przywitał warszawski korek. Pokazuje nam 4 godziny 30 minut do domu, czyli będziemy pewnie w granicach pierwszej godziny w nocy. Także jutro swoją rutynę rozpocznę od niecodziennej godziny, ale jak się nie ma, co się lubi, także tak to wygląda. W takim razie pasuje zakończyć dzisiejszego vloga. I to będzie chyba na dzisiaj tyle, bo w zasadzie to będziemy już tylko w trasie. No i kontynuując moją wypowiedź, pewnie już za wiele się nie wydarzy, a w związku z tym, że pasuje to zakończyć tego dnia, żeby była kontynuacja, a będziemy w domu po godzinie 12, czyli w zasadzie technicznie rzecz biorąc następnego dnia, no to kończę tutaj. Oceniamy wypad do Grecji na 3 na 10, będzie dobrze? 3,5 na 10, ale od razu podkreślam dla wszystkich, którzy są fanami Grecji, że my byliśmy na Zakynthosie, to pewnie jest zupełnie inna sprawa, jakbyśmy pojechali na jakąś inną wyspę. Poza tym my jesteśmy leśnymi dziadkami, więc pewnie dla osób, które leśnymi dziadkami nie są i które lubią imprezować, które lubią, nie wiem, leżeć na plaży i tak dalej, Zakynthos okazałoby się naprawdę bardzo fajny. Znaleźliśmy restaurację, w której serwują dobre jedzenie, nie greckie chyba, albo przynajmniej nietypowo greckie. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale jeżeli nie zapomnę, albo ktoś zapyta w komentarzu, to postaram się wam gdzieś tam napisać na dole. Iri? Izadora. Izadora? No, to Izadora, tak się nazywa. Polecam serdecznie, pani, która tam sprzedawała, była bardzo, bardzo miła. W zasadzie wydaje mi się, że to jest właścicielka restauracji. Przemiła kobitka, jedzenie bardzo, bardzo dobre. Kawa najlepsza, jaką mają, jaką tam piliśmy. Więc serdecznie to możemy polecić. Znajduje się ona w miejscowości, chyba w mieście, nie w miejscowości, w mieście Argassi. Także jak ktoś będzie na Zakynthosie, to może sobie spokojnie tam podejść i wie, że zje dobre śniadanie, obiad i pewnie i kolację. Nie wiem, czy kolację serwują, ale pewnie jeżeli serwują, to i kolację. Tyle. No tyle dzisiaj. Jak ktoś dotarł do końca, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i share'owania kanału dalej. Widzimy się jutro 18.12. Już z Polski.